Siema, siema! Dzisiaj zobaczycie trochę pików 80+, paczkę za 400k i 500k ze sklepu i paczki nie 10, nie 20, nie 30, nie 40, a 50 razy 85+. Udało mi się trafić kartę Footies i dokonać potężnego upgrade'u w składzie, także zapraszam do oglądania. Chociaż chwila, widzisz tego gościa w prawym górnym rogu? Aaaa! Jeżeli chcesz sprawić mu prezent, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem i subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, koniecznie z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia i niczego nie przegapić. Chcesz zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na superkońsy.pl. Masz tam dostępne końsy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. W kolejnym tygodniu promocji Footies możecie wygrać preorder EA FC 24 w wersji Ultimate, a wybór nagrody na kolejny tydzień należy do was. Wystarczy zagłosować na fanpage'u Superkońsów. Link w opisie. Polecam. 30 pików, kontynuujemy naszą pikową serię, zaczynamy od Aubameyanga i lecimy po jak najwięcej walkoutów, rzecz jasna. No i od razu lepiej, DeMarcus 90, takie foderki to ja rozumiem. Ja obstawiam, że trafię 12 walkoutów. Jest to też walkout, karty specjalne mają od 8-4 walkout, przypominam. Lecimy dalej. Okej, trzeci walkout. Czwarty walkout, Hummels, to mi się podoba bardzo. O, Firmino 91, no pięknie. Next. I jest Kubuś. Dawaj. Jeszcze coś. Okej, jest Soul. David Inform. Dobra, Inform to akurat wymarły gatunek, więc się na pewno przyda. Joris. I to jest kolejny walkout. Ej, dobra, coś mi się wydaje, że sporo tych walkoutcików ostatecznie będzie. Fabian 90. I kolejny świetny traf. Kolejny świetny foder. Lecimy. Uwaga. De Jong. To jest kolejny walkout. Ej. I Philips 91. No wspaniale. Jest Ferran Torres 8-8, kolejny świetny overall na przepał. Canales, no i tak w ostatnim jeszcze dajcie 90+, jestem spełniony. 89 CS może być. 14 walkoutów dało na 30 pików. No ja jestem pozytywnie zaskoczony, to jest fajny foderek. Mamy tutaj przeróżne paczki, niektóre są za część pucharu Footies, niektóre są z jakichś innych okazji nam przyznane, także po prostu zaczynajmy i może lećmy na początek z paczką 11 razy 81+. Czy już tutaj coś ciekawego dostaniemy? No dostaniemy. Mam nadzieję wysoko ocenioną kartę. To będzie Ricky Puć. Nie, Fabian. 90. Spoko. Jak na tą paczkę myślę, że pozytywny traf. I lecimy teraz 10 razy 82+. Proszę bardzo, powoli się będziemy rozpędzać. Zwykły walkout tylko. I to będzie Dawid Alaba. Czy pod Dawidem Alabą coś może być? No fajnie by było. Jest Wimmer. Okej. Też taka przyzwoita paczka. 2 razy 83+. Teraz skromniejsza paczuszka. Ale jest ktoś z Ligi Konferencji, to jest Ikone. Tak, Ikone. I Benrahma, dobra, Benrahmę sobie przepalimy już. Dobra, no to teraz 3 razy 84+. Potem już przechodzimy do paczek 85+. Jest Future Stars, jest Francja Esio i co, Kalulu czy Badiashile? Kalulu, okej. Okay. Jeszcze Kierte Lafico, ej, zajebista paczka 3 razy 84+. 2 razy 85+, zaczynamy te całkiem ciekawe już teoretycznie przynajmniej paczuszki. Chociaż ta okazuje się być dosyć nudna. Na pierwszym planie mamy Verratti'ego. Chociaż może coś pod Włochem? 3 razy 85+, proszę bardzo. I tutaj mamy Ter Stegena. Co pod Niemcem? No dajcie jakieś karty specjalne. Ej, kurde, mega lipa na razie. No zwiększamy ilość kart 85+, w paczkach. Teraz 5 razy 85+. Halo! Gdzie są karty Footies? Gdzie są karty Toty? Joris 87. No nie, no Hugo to nie jest nic ciekawy. No i ta paczka też ogólnie nie jest ciekawa. Teraz 10 razy 85+, no halo! Jest karta jakaś z Ligi Europy, nie wiem kto to jest, to jest chyba Lamela, 91, dokładnie tak. Co pod Argentyńczykiem? No taka sobie ta paczka, no. Może być. I kolejna paczka 10 razy 85+, więc jedziemy, jest Future Stars, ale ja bym chciał trafić lepsze karty, a nie Future Starsy, więc mnie Badiashile nie obchodzi. Bardziej obchodzą mnie karty Footies i Toty. Ich tu nie mamy, ale jest Ginola! Przecież to jest bardzo dobry traf. 400 tysięcy niby tylko kosztuje, ale tak ogólnie, no to mimo wszystko. No swego czasu topowa karta w grze, nie? 5 na 5. No i to jest win z paczuszki 10 razy 85+, jak najbardziej. Kolejna paczka 10 razy 85+. Co tym razem dostaniemy? Jest Footies w końcu trafiony, ale kto? Brazylia. Eś, oj, to będzie Diego Carlos. To niestety nie jest Neymar. No ale nie można mieć wszystkiego. To kosztuje on niecałe 100 tysięcy monet, co prawda. Więc jeżeli chodzi o wartość, to może nie jest to górnolotny traf.
ale poza tym Diego Carlosem jeszcze jest Mane, jeszcze jest El Shaarawy. No win, win z tej paczuszki zdecydowanie. I ostatnia paczka 10 razy 85 plus na dzisiaj. Łącznie to my chyba otworzyliśmy 50 razy 85 plus paczki na tym odcinku. Ale sprawdźmy, co będzie w środku. Póki co te paczki nam oddają. Footies Diego Carlos, ten Ginola 9-2, ale co tym razem? Tutaj na pierwszym planie jest Atal. Ale co będzie pod Algierczykiem? Może coś ciekawego? No nie, ta paczka akurat taka średnia, ale są 4 karty 89, więc w sumie jest nieźle. I lecimy, teraz prawdziwa petarda, paczki ze sklepu. Otworzymy sobie jedną paczkę za 400k i jedną paczkę za 500k. Liczymy oczywiście na fajny foderek, no ale przede wszystkim na karty Toty i Footies. Nadal, to jest nasz główny cel dzisiaj. Tutaj nic się nie zmienia. No i lecimy oczywiście za monety, no bo ja nie będę FIFA Pointsów ładował w sierpniu. To jako pierwszy się nam pokaże. Inform, no to nie jest najlepszy zwiastun tego, co się będzie działo za chwilę, ale to jest Cristiano Ronaldo. Wszyscy w komentarzach teraz Ale my patrzymy, co jest pod Portugalczykiem. No uwaga, uwaga. Kogo tutaj Ronaldo nam przyniesie jeszcze? No foderowo to wygląda fajnie. 3 karty 9-2. Ale jedziemy na koniec paczki. Czy tam się będzie krył ktoś ciekawy? Uwaga, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Przyspieszamy cały czas. Jezu, ile tego jest, halo. O nie, nic nie ma. Nic nie ma ciekawego, kurde no. Paczka foder, po prostu. I teraz creme de la creme, paczka za 500 tysięcy monet. Lecimy z tą najbardziej po prawej stronie. Mamy tutaj całkiem spore szanse teoretycznie na te karty Toty, o które nam tak cały czas chodzi na tym odcinku. Mamy całkiem spore szanse na karty Footies, więc mam nadzieję, że ujrzę tutaj albo kolor różowy, albo ten kolor niebieski, że któreś z tych kart tutaj będziemy mieć. Więc uwaga, paka za 500k. Na pierwszym planie Liga Europy i to będzie Lamela, ale pod tym Lamelą musi być coś lepszego. No nie gadajcie mi, że ja dostanę znowu tylko i wyłącznie foder. Dobra, tu jest tragicznie. Jedna w ogóle na 100 kart jest 50 duplikatów. Zobaczmy, co będzie na końcu. Okej. Nie, no znowu tylko foder. No dużo, dużo kart 90 overall, ale nie po to te paczki otwierałem, no. Z dropu z paczek na tym odcinku jestem średnio zadowolony. Niby dropnęła nam karta Footies, niby trafiliśmy tego Ginole wartego niecałe 500 000, ale najważniejszy moment jest dla mnie teraz, ponieważ kończymy sobie SBC o Roberto Carlosa, ocenionego na 97 overalla. Grałem oczywiście tą kartą wypożyczoną, jak większość z was też pewnie. No i zachwycał mnie Brazylijczyk po prostu, więc myślę, że wiem, czego się tutaj spodziewać po nim. No i skoczy on oczywiście od razu do naszej jedenastki. Myślę, że przyjemność grania Brazylijczykiem potęguje również fakt, że jest to legenda Realu Madryt. A jak wiadomo, to właśnie królewskim kibicuje od kilkunastu lat. Jedenastka wygląda coraz lepiej. No ale myślę, że nadal można tutaj coś poprawić. Zresztą za tego Varana niedługo wskoczy tutaj Konate Footies za 35 wygranych w lidze weekendowej. I na koniec jeszcze bonus. Dograliśmy sobie trochę pucharu Footies. Zostało mi jeszcze 6 meczów do rozegrania, z czego 4 muszę zwyciężyć, żeby mieć te najlepsze nagrody. Ale już teraz mamy dwie paczuszki. Zaczynamy od paczuszki 7x84+. Na pierwszy plan karta urodzinowa nam wchodzi. I to jest Hiszpania SP. Okej. Coś jeszcze? Saliba 90, Benteke 88. Jak dla mnie spoko. No i teraz 5x85+. Już taka ostatnia paczuszka, ostatni akcent tego odcinka. I mamy znowu urodziny Food na pierwszym planie. Tym razem Szwajcar SP to będzie Soul. Ale mam nadzieję, że pod nim będzie ktoś wyżej oceniony jeszcze. Oj. To ta paczka 7x84+ była lepsza niż ta.